Później wróciłam. Próbowałam opowiedzieć im o Liz, ale myśleli, że znów mnie odbiło i mi nie uwierzyli. Jesteś całkowicie pewna, że Liz skoczyła z tego budynku? Wie pan, to bez znaczenia. Chcę tylko skończyć to i zaczerpnąć świeżego powietrza. Zuziu, znam Liz. Nie zrobiłaby czegoś takiego. Ha. Tak właściwie widziałem ją tego ranka. Nic jej nie jest. Czy może w takim razie z nami pogadać? Chciałbym, żebyś ze mną poszła i się z nią spotkała. Powiedziała cześć i upewniła się, że wszystko jest w porządku. Aha. Proszę przestać traktować mnie jak wariatkę. W porządku, pójdę. I tak mnie to szczególnie nie interesuje. No, chyba jednak interesuje. O! Drzwi są zamknięte. Planuję z wyprzedzeniem, Zuziu. Czułem to w kościach, a moje gnaty nigdy się nie mylą. Czuję, że naprawdę cię poznałem, wiesz? Bardzo mi przykro, że miałaś takie trudne życie. To wygląda źle. Bardzo. Ja się go boję. Podobają mi się twoje zielone oczy i twoje gładkie spierdzielaj, policje, dziadu! Które są pomarszczone. Jesteś bystrą dziewczynką, Zuziu, ale smutek zatruł cię zbyt dawno temu. Nie ma od tego odwrotu. Nie podchodź. Nie. Nie. Jeśli o mnie chodzi, pozwoliłbym ci odejść, gdyby nie Liz. Dostaw! Mówiłam, że to pasożyt! Miałam rację! Dlaczego zawsze kurna muszę mieć rację? O Jezu... Gdzie jestem? Okej... Gdzie my jesteśmy, tak właściwie? To wygląda jak kino? Teatr? O, znowu ten ptak. Mogę zbadać. Zastanawiam się, do czego służy. Ciągniemy. Nie jest kabel, to jest sznur. Tak właściwie. What the fuck? Paskudny doktor X skrzywdził małą Zuzię. Kim jesteś? Jestem krok, ma się rozumieć. Zabiorę cię stąd chyba, że... Zuzia chciałaby zostać. Tak myślałem. Dwoje drzwi prowadzi na zewnątrz. Jedne z nich po prostu zabiorą Zuzię z powrotem, tam gdzie jej miejsce. Ale za drugimi czeka na nią wielka nagroda. Coś, czego zawsze chciała. Coś, czego pragnie każdego dnia. Gdzie są te drzwi? Nie widzę ich. Po prostu przejdź na prawą stronę sceny. Moja droga mała Susa nie może ich przegapić. Okej. To nie jest prawa strona sceny, ale patrzę, że mogę gdzieś tam dalej przejść. O! Czy Zuzi podobają się moje dziewczynki? Wiedziałem, że się spodobają.
czymkolwiek są, powiedz im, żeby przestały się gapić. Ale one są tutaj, żeby poprowadzić Zoję. Są strażniczkami drzwi. Wiedzą, w które drzwi trzeba wejść, żeby dostać wielką, wielką nagrodę. Ale jest jeden problem. Zawsze jest jakiś problem. Nie jestem nawet zaskoczona. Przez które drzwi powinnam przejść? Zostawię to własnemu osądowi Zuzi. Ale to może być jej jedyna szansa na odnalezienie tego, co straciła. Zmarnuje się i Zuzia nigdy nie dostanie tego z powrotem. Zuzia ma tylko jedno pytanie i może się zapytać tylko jednej z nich. Musi użyć go mądrze. W porządku, mogę to zrobić, ale gdzie jest haczyk? To bardzo proste. Jedna z moich dziewczynek zawsze mówi prawdę. Podczas gdy druga zawsze kłamie. Domyślam się, że nie możesz mi powiedzieć, która jest która. Sam zapomniałem to już dawno temu, Zuzio. Ale jakie to ma znaczenie? Jedno pytanie to wszystko, czego Zuzia potrzebuje, by znaleźć właściwe drzwi. Zagadka, która przewija się w grach komputerowych jakieś totalne wieki. Jezu, one się za mną oglądają. To jest straszne. Generalnie ta zagadka powtarza się w wielu, wielu grach. I chyba nawet pamiętam, jakie było rozwiązanie, tak? Chciałabym, żeby to przestało się na mnie gapić. Obraz czy obraź? Jesteś tylko brzydką, odrażającą, zdeformowaną, parszywą, ohydną rzeczą. Okej, okay, lepiej ci, Zuziu? No dobra, zadajemy to pytanie. Okej. Okay. Pytań jest dużo. Jak widzicie, jest ich bardzo dużo. Natomiast zaplątałam się. W każdym razie rozwiązaniem tej zagadki jest pytanie, które drzwi wskazałaby mi ta druga lalka. Wiecie, rozumiecie, o co w tym chodzi. Jeśli zapytam kłamczucha, bo wychodzimy z założenia, że podstawowym pytaniem jest, za którymi drzwiami jest nagroda, tak? Czyli jak zapytam, za którymi drzwiami jest nagroda, inną lalkę, to które drzwi by mi wskazała? To jest pełne pytanie, które zadaję teraz. Więc, kiedy zapytam kłamczuchę, ona mi pokaże drzwi, za którymi nie ma nagrody, tak? No bo nie powie, nie wskaże tego, co prawdomówca, tak, bo kłamie. Więc na pewno pokażę te, za którymi nie ma nagrody. Jeśli zapytam tą, która mówi prawdę, ona mi pokaże drzwi, za którymi nie ma nagrody, tak? No bo jak już powiedziałam wcześniej, te drzwi wskazałaby mi kłamczucha. Więc będę musiała pójść w drugie drzwi. O, chyba teraz dobrze wyjaśniłam. Które drzwi wskazałaby mi ta druga lalka? Okej. Okay. To wejdźmy przez te. Zobaczymy, czy moje myślenie zadziała. Czy to jest moja wielka nagroda? To ma być moja nagroda? Kwiaty? Nienawidzę kwiatów. Okłamałeś mnie. Okłamałeś.
A. Naprawdę myślałaś, że będzie to na ciebie czekało? Coś cennego? Spójrz na te piękne róże. Tak jak wszystko inne w końcu obrócą się w proch. Okej. Kolejne drzwi. Wejdźmy. O, cześć. Nie chcę zmuchiwać tych świec. Czy muszę? Właściwie tutaj nic innego nie mam do roboty, nie? A się nie wrócę. Czy naprawdę muszę... Dziwne, płomień wydaje się mocny i stabilny, ale nie ma dymu. Czyli... O nie! Nie mam wyjścia! Naprawdę? Ja nie chciałam! No dobra. Chodź, zobaczymy, co się tu wydarzy. To już nie będzie dla mnie tak bolesne i dramatyczne chyba, ta śmierć, co? Cały czas jest przykre. Teraz mi przyniosło, co? Co to za dźwięki? Ew, robaczki? Ew. Torba na zwłoki. Okej. To szpitalna torba na zwłoki. Otwórzmy ją. Co mi tam? Upadła. Będę tam ja? Czy kto? Doktor X? Pewnie ja. W sensie Susan. Zawsze jest tu Susan. Cześć. O, ktoś się ocknął. Okej. Okay. O Jezu. To jest dramatyczne. Ty zdradziecki, parszywy draniu. Otworzyłam przed tobą serce, a ty zadzgałeś mnie na śmierć zimną krwią. Zapłacisz mi za to, przysięgam. Ale to znaczy, że stara kobieta miała rację. Nie mogę umrzeć. Jestem nieśmiertelna. Chyba czas sprawdzić, jak bardzo ty jesteś śmiertelny, doktorze. Jezu. Kawałek ostrego metalu tkwi w klatce piersiowej dziewczyny. Zabierzmy. Przyda się. Jako broń. Przynosi to swoje ofiary w szpitalnych workach na zwłoki. To list pożegnalny, który napisałam. Po co miałby go wieszać na ścianie? Nazywam się Susan Ashworth. Mieszkam sama w tym dwupokojowym mieszkaniu. Rzadko wychodzę na zewnątrz. A, okej. Okay. Intro. Kolejna pechowa ofiara mordercy. Wygląda, jakby nie żyła od dłuższego czasu. Zapach ci nie przeszkadza, jak rozumiem? Okej. Okay.
stare, zardzewiałe drzwi. Nawet nie były zamknięte? Oczywiście, przecież nie jestem tu więźniem. Myślał, że nie żyję. Nigdy nie powinieneś brać rzeczy za pewnik, doktorku, bo może się to okazać największym błędem, jaki kiedykolwiek popełniłeś. O, fak. Tu się dzieją złe rzeczy. Tak w ogóle, bardzo mi się podoba głos, który dopasowałam z Susan. Jest idealny. Jeśli nie znajdę nic innego, może będę mógł użyć krzesła jako broni? Masz pręt. Oj! Mimo wszystko, ta drewniana noga może się do czegoś przydać. Trzeba ją tylko podrasować. Okej. Chciałam wykombinować połączenie pręta z nogą od krzesła, ale pewnie brakuje mi czegoś, czym mogłabym je połączyć, prawda? Wydaje się dość mocne. Z pewnymi zmianami, które wprowadziłam, pewnie mogłabym użyć tego jako broni. To ostry stalowy pręt, który znalazłam wbity w zwłoki dziewczyny. Mogłabym go użyć jako broni, gdybym tylko mogła go przedłużyć. Muszę znaleźć sposób, żeby to przedłużyć. Okej. A tu? Okej, tu nic takiego nie ma. Mogę odkręcić jakiś rodzaj wody. Stara kostka mydła leży na jednej z półek. Weźmy ją. Te krzyki. Jezu! Nie róbcie mi tego. O Boże. Widziałam już kiedyś coś takiego. Żywy obraz. Tylko, że tu są zwłoki podwieszone na drutach i przywiązane do krzesła. Aha! Zapłacisz za to, chory draniu. Wygląda na to, że użył dużo makijażu, żeby przemienić ją na wzór Monalizy. Mówił o tym, że jest wielbicielem sztuki. Czyż nie? Przechodźmy. O Jezus. Ten gronostaj. To ciało jest w zaawansowanym stanie rozkładu. Kiedy prawdziwa sztuka jest wieczna, modelki i doktora wkrótce zgniją i się rozpadną. Ten szaleniec, jak zdołał ukryć cały ten obłęd? Pewnie nie miał jak zdobyć prawdziwego gronostaja, więc użył zamiast niego tej dziwnej lalki. Wygląda jak niemowlę. Głowa lalki? Pewnie mogłabym jakoś jej użyć. Okej, mam głowę lalki. To straszne. Wygląda na to, że to miejsce jest od dawna zamknięte. Pewnego dnia, kiedy w końcu je zburzą, wszystkie dowody zostaną pogrzebane pod stertami gruzu. To musi być jedyna droga wyjścia stąd. Zamknięte. Szlak. Domyślam się, że to jeszcze nie jest potwierdzone. To też jest ciało. Co? Klucz do tego więzienia jest zaraz przy drzwiach? Czy doktor byłby tak głupi, żeby go tu zostawić? Weźmy. Okej. Dobra. Lis. To jest lis. Oh fuck. Boże, to lis. Ale... to niemożliwe. Rozmawiałam z nią w zeszłej nocy. Próbowałam powstrzymać ją przed skoczeniem. A jednak jest tutaj nabita na metalowy pręt. Wygląda na to, że była martwa znacznie dłużej. Coś przeskoczyłam?
naprawdę tam była? Tylko, że już martwa? Jej kieszenie są puste. Mam nadzieję, że chociaż ty znajdziesz ukojenie w śmierci. Dobra, co my tu mamy jeszcze takiego? Dwa metalowe pręty. Co mi powiesz o mydle? Stara, wysuszona kostka mydła pachnie teraz tylko brudem i kurzem. Przerażająca głowa lalki ma otwór tam, gdzie kiedyś była przytwierdzona do tułowia. Klucz przypięty do elastycznej opaski. Coś jest na niej napisane. Napis brzmi: sny są tylko snami. Uszczypnij mnie, nie mogę się obudzić. Czy Lis nie powiedziała czegoś podobnego w tę noc, kiedy się poznałyśmy? To krótki stalowy pręt. Okej. Czy mogę użyć klucza na drzwiach? Och. Czyli mogę sobie tak po prostu pójść? To dziwne. Nie mam zamiaru. Jeszcze nie zwiedziłam tu wszystkiego. No i źródło tych przerażających krzyków. Okej. Naturalny, co? Sztuczny szkielet. Pewnie był używany do nauki, zanim to skończył. Duża metalowa śruba leży na jednej z półek. Bierz. Nie wiem po co, ale bierz. Doktor zapewne uważa się za wybitnego artystę. Mogłabym chyba zbudować tu broń. Okej. Śruba? Okej. Śruba musi zostać teraz przymocowana, inaczej wszystko się po prostu rozpadnie. O, brakuje mi narzędzi, co? Nie. Dobra. Wróćmy do pokoju. Będzie trzeba jeszcze przeszukać okolice, co? O Jezu. Venus. Kolejna nieszczęsna ofiara szalonego doktora. Coś jest na jej plecach. Metalowa nakrętka tkwi na palcu jak pierścionek. Mogłabym ją zdjąć, gdyby palec nie był opuchnięty i sztywny. Mydło! To nie jest zły pomysł, ale mydło jest suche jak pieprz. Okej, to chodźmy w takim razie je zmoczyć, bo w tym pokoju chyba tutaj obok był kran. Jezu, nie strasz mnie. Dobra, zmoczyłam. Jest teraz pokryte pianą, może się do czegoś przydać. Boję się, że on mnie znajdzie, że nie wiem, mam ograniczoną ilość czasu na to kombinowanie. I te krzyki. Dobra, poproszę nakrętkę. Mam nakrętkę. Dziewczyna z perłowym kolczykiem. Jej bezładne ciało upozowane jest dokładnie jak na obrazy. Wydaje się, że zabójca użył kabli, żeby utrzymać jej głowę odchyloną w bok. Fujka. Dobra. Wydaje mi się, że tam zaraz ktoś będzie, więc spróbujmy skończyć naszą broń. Bo nam się na pewno przyda. Najpierw. Miała mnie mordować, co?
Ale nie mogę tego tak zostawić. Teraz muszę tylko dokręcić nakrętkę jakimś narzędziem. O, tego nie mam. Będę musiała się za tym rozejrzeć. Zardzewiała metalowa szafka. Otwórzmy ją po cichu. To klucz francuski, może się przydać. Oczywiście, że się przyda. Dobrze, weźmy klucz francuski. Tak po kolei będę chodzić w jedną, to w drugą stronę, co? A że też masz siłę, żeby się tak drzeć. Broń jest gotowa. Chyba najwyższy czas iść zobaczyć się z doktorem. A znowu od krzesła nie mogę nic zrobić. Ooo. Może byłam w stanie zrobić różne bronie, na przykład. Ta sztuka. Nie potrzebuję oczu, żeby cieszyć się twoim strachem. Co się z nim stało? Krzycz głośniej, mała dziwko. Wykrzycz swoje płuca! Głośniej mówię! Co za... Tak, to moja ulubiona piosenka. Chciałbyś, żebym dla ciebie zatańczył? W przeciwieństwie do ciebie, wiem, że każda sztuka musi być doceniona. Co za pojeb, czemu... Twój krzyk jest jak... wiersz, bez słów. Jego uśmiech. Ha, ubrał maskę i przypaskę na oczy. To maska! A, jest przekonany, że nie żyję i nikt nie wie o tym miejscu. No, wygląda na to, że popełniłeś wielki błąd, arogancki dupku. Twoje ciało, instrument. Nikt bym nie podejrzewał, że masz to w sobie, ale sprawia, że każdy nerw mojego ciała drży z podniecenia. Biedna dziewucha. Twoje ciało na zawsze będzie podziwiane przez takich jak ja. Takich, którzy rozumieją jedynie prawdziwą formę sztuki. Uwielbiam historię o psychopatach, tak szczerze. A najlepsze jest to, że i tak najgorsze z nich to są te prawdziwe. Mogę spojrzeć. Widziałam dość. Doktor musi umrzeć. Aha, nie możesz wejść dalej, bo cię może usłyszeć. Dobra. Zaatakuj. Nie mam szans. Po prostu by mnie zabił znów. Potrzebuję broni. Użyj. Pierwszy tekst mi się bardzo podoba. Mimo, że doktorku to jest odwołanie do królika Baxa. Karma to tam nie, zobaczenia w piekle, fuj. Ale... poczujesz lekkie ukłucie. O, fuck. Au. To poszło szybko. Nareszcie dostał to, na co zasłużył. Mam nadzieję, że zgnije w piekle. Właśnie uratowałam życie dziewczyny. Ale dlaczego wciąż czuję się taka... wściekła? Nie, dziękuję. Tak bardzo dziękuję. Zabił mnie, jak inne, to zwierzę. Dałaś mu to, na co zasłużył. Kim jesteś?
Mówią na mnie kociara. Mówią na mnie kociara. Teraz uciekaj stąd. Zadzwoń na policję. Idę do domu. Jednak nie zrobiliśmy tak, jak chcieliśmy my właśnie. W sensie, mieliśmy nie zabijać.